bo w życiu można liczyć tylko na przyjaciela. W życiu można liczyć tylko na mamę i na tatę. Więc jeżeli mąż, żona mają liczyć na siebie, muszą być dla siebie przyjaciółmi. Macie być przyjaciółmi na dobre i na złe, na dni pogodne, radosne, szczęśliwe, ale i na dni doświadczeń, trudne czasami, skomplikowane. Żeby każdy z was umiał, kiedy rano wstanie, pomyśleć o żonie, o mężu i pomyśleć, co dzisiaj dobrego zrobić dla niego. Jeśli będziecie czynić sobie coś dobrego każdego dnia, to obiecuję wam, że wasza miłość nigdy nie wygaśnie. Dlatego, Marcinie i Kingo, obyście nie mieli tajemnic przed sobą, ale byście wszystko w swoim życiu odkrywali, dzielili się wszystkim ze sobą, by nic w życiu was nie zaskoczyło i nikt was w życiu nie zaskoczył, a wtedy będziecie szczęśliwi. Tak szczerze, niech inni wam zazdroszczą tej miłości. Niech się trochę wkurzają, że wy się kochacie. Niech wam trochę tak zazdroszczą po ludzku, bo może po Bożemu to nie, ale po ludzku my czasami zazdrościmy innym, że mają lepszy samochód, że mają lepszy dom, ale mało zazdrościmy, że oni się kochają. Tego nikt czasami nie mówi. A ja chciałbym, Kingo i Marcinie, żeby o was mówili: zobaczcie, jak oni się kochają. We were counting on the weekdays. Time with you has a halo. Nights are losing all of the taste. All of the taste.
jest właśnie to, co jest w miłości i dobroci najpiękniejsze, że my coś czynimy dla drugiego i go zaskakujemy tym, że my o nim pamiętamy, że go kochamy, że chcemy przychylić mu nieba.